Cześć kochani, tu Gosia z MPC Photo Creations i dziś chciałabym Wam pokazać, jak pozbyć się tego tutaj nurtującego, uporczywego światła z okularów i uzyskać taki efekt. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Także zaczynamy. Zaczynam od zduplikowania tutaj pierwszej warstwy. Zawsze lubię sobie zostawić warstwę na dole, żebym ewentualnie widziała, co się zmieniło, albo jakbym musiała wrócić, to żeby była oryginalna. Także duplikuję ją naciskając Command albo Control J. Ok, i teraz zaczynam robić różne rzeczy. Przybliżam sobie najpierw i myślę, że najpierw postaram się skorygować to oko, a potem naprawię to oko. Ok? I teraz tak, zróbmy to razem. Naciskam narzędzie klonu, tutaj Clone Stamp Tool i mam Opacity 100% i Flow 50%. No dobrze, sprawdźmy, jakby się to miało, dobra? W ogóle to nawet zrobię to sobie na dodatkowej warstwie. I tu mam zaznaczone All Layers, Sample All Layers, to znaczy, że będzie pobierało próbkę ze wszystkich warstw. Dobra, i teraz naciskam Alt, żeby pobrać próbkę. Delikatnie uzupełniam, zamalowywuję to, co jest przykryte teraz światłem. No słuchajcie, wygląda to na ten moment tak, okej. Okay. Jest to żmudna praca, przyznaję, prawda? Dobra, teraz dam pędzelek, nie pędzelek, tylko tutaj taki plaster jakby. Nacisnę prawym przyciskiem, żeby wybrać ten plaster bez tych kropeczek, Healing Brush Tool. Okej, okay. I będę robić to w podobny sposób jak przed chwilą z klonem, czyli zaznaczę źródło. Ale wezmę sobie jeszcze kolejną warstwę, zrobię to na kolejnej warstwie i też zaznaczę Sample All Layers, żebym miała kontrolę nad tym, gdzie robię błąd, ewentualnie żeby usunąć. I widzicie, naciskam źródło Altem, a potem maluję. Ok, to jest taka magiczna opcja, bym powiedziała, bo po prostu intuicyjnie uzupełnia mi braki. Być. To jest oczywiście, słuchajcie, taka opcja, no wiecie, jak trzeba to zrobić, bo ja bym zawsze radziła, jak się da, zrobić to zdjęcie jeszcze raz, zamiast bawić się w coś takiego, ok? No, ale czasem trzeba. Teraz tak. Można by ewentualnie powiedzieć, że to oczko ma tutaj troszeczkę zagięcie. I teraz tak, zrobimy tak, połączymy wszystkie warstwy, żeby to naprawić. Nacisnęłam Command Option Shift E albo Control Alt Shift E, żeby połączyć je wszystkie. Pójdę do opcji Liquify. Mam tutaj ten pierwszy zaznaczony na górze, paluszek, i po prostu delikatnie podniosę ten kawałek. Ok? Jak już tu jestem, to nawet mogę delikatnie tutaj ściągnąć to w dół, żeby się bardziej zlewało razem. OK. Dobra, podoba mi się tak, jak jest. I teraz zajmiemy się drugim okiem. I można by to zrobić na kilka sposobów. Albo zrobić dokładnie to samo, sklonować, albo możemy spróbować jeszcze innej rzeczy. I teraz tak, ja tutaj wcisnę pędzelek w zaznaczeniu. Chodzi o szybkie zaznaczenie. I chciałabym zaznaczyć tylko to.
sumie jak mam wymienić resztę, chociaż tu się różni. Dobra, zobaczymy najpierw z tym, ok? I jak jest to zaznaczone na tej tutaj warstwie pełnej, nacisnę Command albo Ctrl J i w nowej warstwie tylko pojawia mi się to oko. Dobra, ja bym chciała... Widzicie? Tylko to oko. Ja bym chciała teraz je odwrócić. Nacisnę Edit, Transform, Flip Horizontal. Teraz Ctrl T i przyniosę to oko tutaj. To czasami wygląda ok, czasami wygląda dziwnie. I teraz sprawdzimy, jak to wygląda tutaj. Wyrównam. Chcę sprawdzić opacity, więc wyrównam to oko, jak powinno być. Ok, podniosę opacity. Już widzę, że to oko oryginalnie jest tam jaśniejsze, więc nacisnę tutaj maskę. Pędzelek. Czarny pędzelek, żeby trochę demaskować. Opacity 100%, a flow niech będzie 10 i ja po prostu czarnym pędzlem na białej masce zabiorę to, co teraz wkleiłam. Trochę zabiorę, żeby się zblendowało lepiej. Ok. I teraz tak, zrobię znowu nową warstwę i powtórzę system z klonowaniem. I po prostu wezmę kolejną warstwę, bo ja tak chcę być bezpieczna i wezmę ten healing brush tu znowu i powtórzę cały system, żeby zblendować to lepiej w niektórych miejscach. Czyli zaznaczam źródło. Robię to często, nie zaznaczam raz źródła i po prostu jadę z tematem, tylko zaznaczam i maluję, zaznaczam i maluję. Jak jest jakaś pomyłka, to oczywiście Ctrl Z. Teraz jestem na 300% przybliżeniu, pamiętajcie, więc niektórych rzeczy nie będzie widać, to oczywiście widać, zaraz to poprawię, ale spójrzcie na to oko z tej strony. Wiecie co? Zrobię podobną sytuację, jeśli chodzi o Liquify, czyli znowu włączę wszystkie warstwy, nacisnę Command Option Shift E albo Control Alt Shift E i pójdę na Filter Liquify i po prostu delikatnie poprawię to, co tutaj pędzlem nie daje rady. Przeciągnę sobie. Pierwsza opcja, pamiętajcie, ok, i kwadratowymi klawiszami reguluję, jakie to jest duże. Ok, i teraz równam jeszcze kawałek koloru, naciskając pędzelek i wezmę pędzelek, ten, który jest tu, mikser brasztu. Ok, moje ustawienia to tak, wet 50%, low 36%, mix 50%, low 8%. I znowu jest sample all layers i mam tutaj świeżą warstwę. I znowu robię tak, że zaznaczam źródło i po prostu maluję. Tylko tutaj uważam, bo zdjęcie oryginalnie jest trochę, ma taki, wiecie, grain, ma taką teksturę, a jak ja maluję takim pędzelkiem, to się robi takie gładkie plamy się robią. Więc są na to sposoby, żeby to wyrównać. Na przykład taki, że biorę teraz tą warstwę, idę na filter, noise, add noise. Akurat widzicie ustawienie, które miałam 4,8%, zdaje się być w porządku, ale jak jest mniejsze to o 3, jest jeszcze bardziej w porządku.
tutaj mogę ewentualnie dodać maskę, pędzelek. Odwrócę tą maskę, naciskając Command I albo Control I, chyba czarna, i białym pędzelkiem, takim już zwykłym pędzelkiem, 100% flow, 100% opacity, zakryję tylko to, co... O, białym pędzelkiem. To, co zrobiliśmy tam w Liquify, ok. I tutaj wrócę do tego, gdzie wklejałam jego oko i też nałożę maskę, tylko że tym razem czarnym pędzelkiem zabiorę trochę z dołu. Dobra, to nie da warstwa. To była tutaj warstwa. Zabiorę trochę z dołu. Żeby wyglądało bardziej naturalnie i sprawdźmy. Jak było przed, jak jest teraz. Dobra, i teraz zajmiemy się samą górą. Oczywiście tak, jestem winna tego, że ja robię dużo warstw, jak coś robię. Tutaj, jeżeli widać wciąż... ...doskonałości, ja tutaj mogę przybyć. Mogę nawet to sobie zrobić w grupę, jeżeli kogoś to bardzo razi. I tu mogę sobie podpisać oczy. A teraz będę robić ramkę. I teraz tak. Połączę wszystkie warstwy znowu. Zaznaczę sobie tą. Część. I tak, dam Select. Modify, Expand. Powiększę to zaznaczenie o jeden piksel, a potem nacisnę Edit Fill i wybiorę Content Over. Content Over. Widzicie? Tutaj czary mary, czyli naciskam teraz Command albo Control D, żeby to odznaczyć. Biorę pędzelek, nową warstwę, biorę pędzelek z kropelką i po prostu tu wyrównam kolor. Jak komuś bardzo zależy, to oczywiście można wziąć i dorobić brwi, chociaż tutaj tych małych brwiek nie było aż tak widać. Wezmę w to może nawet 5% i po prostu delikatnie. Wrócę do tej warstwy poprzednio, gdzie malowałam pędzelkiem i oczywiście mogę być tak staranna, jak potrzebuję. W zależności też, czy to będzie bardzo powiększone zdjęcie, czy nie, ale tak się sprawy mają. Proszę bardzo. Przed. I po. Przed i po. I oczywiście możemy wziąć stąd zdjęcie i dalej je edytować tak jak chcemy, ale to jest właśnie kilka kroków na to, jak pozbyć się tego uporczywego światła z oczu. Dajcie znać, co myślicie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten tutorial. Zapraszam do subskrybowania, do dawania mi łapek w górę za filmiki i do usłyszenia w następnym. Dzięki, pa!